Dzień dobry, witam was wszystkich serdecznie w nowym turnieju, pierwszy dzień. Turniej, podbite ulepszenia, zobaczymy jak nam pójdzie. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz wesprzeć nasz kanał. Na Zrzutce, na Patronite, możesz go zasubskrybować lub dać lajka. Liczymy na ciebie. Podbite ulepszenia. Każdy współczynnik zwiększa siłę ataku, czterogwiazdkowy, bez koloru zielonego. Ruszmy na bitwę. Bez koloru zielonego, dlatego tu jest czerwony na froncie. To my byśmy sobie poszli może 3-2. 3-2 albo 4-1, standardowym takim moim ustawieniem. Zobaczymy na razie, co mamy w niebieski. Jak wzmacniają, podbijają, to damy sobie tych dwóch jegomości na 100%. Damy sobie Jota, może damy? No zobaczymy, jak już tak idziemy mocno, to dajmy sobie Jota, dajmy sobie Sonię, która będzie z nich ściągała i dajmy sobie Sabinę, która będzie też z nich ściągała i nas leczyła. Czyli dwóch lekarzy. Wydawać by się mogło, że to dobre zestawienie jest, ale zobaczymy, jak nam pójdzie. Chociaż tu by się też żółty przydał, ale zobaczcie, z takim niebieskim to ja w ogóle nie mam co narzekać, bo to zaraz będzie po robocie. Dodajemy raz. Dajemy dwa. Dobra, jeden poszedł. Za chwilę pójdzie drugi. Co by tu walnąć? Na pewno sobie wzmocnimy. No nie mamy kogo wzmacniać, no ale dobra, wzmocnimy. Dodajmy sobie coś niecoś. Uderzmy sobie w Gormka, żeby on nas tutaj nie za bardzo sponiewierał. A czemu jeszcze tam nie uderzyłem? Nie wiem, ale okej. Teraz uderzmy sobie znowuż tutaj. Tak, Jotem sobie uderzmy, bo te parę tarcz powinno zrobić robótkę. No i co? No i teraz tylko czekamy na wykończenie tegoż oto delikwenta. Jednego z drugim. Dobra, tu pięknie się ułożył niebieski. No jak tak mi się kolory będą dzisiaj układały, to te gry będą szybkie i eleganckie. Bez większego problemu będziemy to przechodzili. Ciach, ciach. Mydło i piach. Pierwsza gra za nami. Ruszajmy na bitwę numer 2. I znowuż czerwony, więc nie zmieniamy. Mamy dezaktywację. Jak to było? Power Ranger, dezaktywacja. A może nie. Jestem niestety z epoki przed Power Rangersami, więc mogłem coś dziepko pomylić. Ale spoko luz. Dobra, tu by mi się przydał jakiś niebieski. I ten niebieski jest. Pięknie. Dobra, pierwsze koty za płoty. Zaraz będą drugie koty i płoty. Dajcie mi tu coś, dajcie mi tu coś. Świni bym wolał nie odpalać. Ale niestety chyba będę musiał odpalić świniopasa. Bo tu nic mi nie podchodzi. Niestety zaraz jeszcze się kontra wciśnie tutaj. Bezczelnie, ale ona mi nie za bardzo przeszkodzi, ta kontra. Świnia. A pamiętacie, że świnia świni mordę ślini, nie? Tak to szło. Tu przesuniemy niebieski, może akurat... O, pięknie. No dobra. To ściągamy kontrulszkę. Dowalamy tak. I co tu teraz? Teraz pozwolimy jeszcze przez chwilę odpalić tej gwieździe, co stoi na podjeździe. Zrobimy sobie, najpierw uderzymy tak, żeby teraz się o 39% więcej wyleczyć. Otóż to. Nie odpalamy jeszcze, poczekamy aż odpali może świnia, ale na pewno o właśnie ten. Żeby niego też ściągnąć sobie różne różniste. No niestety świni nam się nie udało pokonać. Będziemy się z nią męczyli dalej. Okej, okay. Ciśniemy w takim razie dalej. Świnia daje ponad 100%, więc tam nieźle, ale my tu zaraz niebieskim też trochę namieszamy, to nie ma to tamto. No mały minusik, odpalił się tutaj. No dobra, dostaniesz trochę na kontrze, ale trudno. Nic nie wymyślimy. Może tutaj przejedziemy. Dobra, przejechaliśmy dwóch.
nie zginęliśmy tak do końca. Walimy dalej tutaj. Tu pociśniemy żółtym, licząc na jakiś fioletowy albo właśnie piękny niebieski. Cudownie. Znowu sobie dodamy. Tu jeszcze nie atakujemy, bo mamy kontrę, a wolimy się na niej nie przejechać. Zaraz ją ściągniemy Sabiną, chyba że sama spadnie. Dobra, spadła sama. Sama rama bez dynama. Ciach, ciach, ciach. I ciach. No dobra. Ściągamy całą resztę dziwnych klocuszków. I niebieski powinien zrobić robotę. Przepięknie. Jak tak będzie szło cały turniej, to będzie Francja elegancja. Ale już wiemy, że nie. Niebieski. Ale idziemy dalej tak samo. Ja tutaj bym nic nie zmieniał. To jest dobre ustawienie. Mamy dwóch ściągaczy efektów. Tutaj Rigard zrobi dobrą robotę u przeciwnika. No ale co zrobić? Jak będzie znowuż niebieski, to sobie poradzimy z nimi wszystkimi. Zróbmy sobie diamencik. Może on już pozwoli nam coś odpalić. I pozwolił. I pozwolił nam odpalić tak i tak. To powinno właśnie tanka nam zdezaktywować. Możemy sobie walić w tego w takim razie, bo on nam bezkarnie pozwala tutaj siebie atakować. No dobra, wzmocnijmy i uderzmy jotem. Pięknie, drugi pokonany. Lecimy w takim razie dalej. Tu by się właśnie przydał fiolecik na wszelki wypadek, jakby coś odpaliło. Mamy dużo plusów, więc właśnie te uderzenia będą mocne. Zobaczmy, ile mam na plusie. Zobaczcie, te moje 3 punki dodają 648 do ataku. Bardzo, bardzo dużo. To super. Takie rzeczy to ja lubię. Dlatego ten zestaw jest dobry. Zobaczcie, jak tu byle klocek zabiera. No dobra, walnijmy to w taki sposób i w taki sposób. Powinno być pozamiatane, a jak nie, to będzie pozamiatane teraz. Trzecia walka za nami. Zostały jeszcze 2. Ruszajmy na bitwę i dalej. Ja nic bym tutaj nie zmieniał, bo nie zmienia się zwycięskiego składu. Tu już trochę gorzej z niebieskim. Oczywiście wcześniej czy później musi przyjść taki moment, że ten niebieski przestanie mi lecieć, bo nie mogę przecież w każdej rundzie go dostawać w takiej ilości, w jakiej go dostaję teraz. Znaczy, ja bym chciał i uważam, że mogę, ale coś czuję pismonosem, że tak nie do końca będzie. I to jest chyba ten moment, gdzie troszkę się tutaj już skiepścił, a jednak nie. Wypluj te słowa, tfu, tfu, tfu. Dobra, mam nadzieję, że... liczyłem na to, że lekarza sobie tutaj jednak mimo wszystko odpalę, ale nie. Gdzie tu mam jakąś szansę na niebieski, powiedzcie mi? Nigdzie nie mam szansy, bo mogę tylko jeden ruch wykonać, taki jeszcze z dupy. Nie mam alternatywy żadnej. No właśnie, niebieski podszedł, ale uciekł. I tu tak samo podszedł, ale uciekł. I już mi zabili Sonkę. Dobra, tu podejdę i zobaczę nawet diamencik. Ale niestety w dupę diamencik, bo on sobie zrobi kontruszkę. Ale na szczęście będziemy mieli naszego właśnie tutaj misia pysia. Zaatakujmy tak, zaatakujmy tak. Zobaczmy, czy te klocki wystarczą. O, ale mu mało zostało. Nie zdążymy sprawdzić, ile, bo się uleczył, ale bardzo mało mu zostało. Na razie tamtych niebieskich nie chcę ruszać, bo... No właśnie. Ale muszę i ruszę. Ależ grubo, ależ grubo. Nie sądziłem, że ta kontra aż tak pociśnie. No mój błąd zdecydowanie. Mój błąd. Ale nic nie zrobię. Teraz tylko czekać, aż ta kontra się... Mogłem jedną rundę poczekać. Widzicie, jaka pierdoła ze mnie? No ale nic nie zrobię. I tutaj też... Och, poszło. Ten się już na szczęście nie będzie leczył, więc go można powolutku wykańczać. I on już nam tu raczej nie zaszkodzi. Bo jego kontra mi nie zabije, ale idzie kaskada, tylko wszystkie inne kolory, a nie niebieski. Dobra, my sobie ściągniemy ten jego paskudny urok. Niestety nie mam kogo bić, no tylko klockami muszę. Pozostały mi pasywne postacie. Wzmocnimy. Wzmocnimy sobie klocuszki fioletowe tym razem. Tu podejdziemy tak, no i pięknie, pozamiatane. Ciach bajera. No tu trzeba pamiętać o tym, że jak walimy w kontrę przy takim wzmocnieniu, to ona zrobi dużo większe szkody, niż zrobiłaby normalnie, niestety.
Ruszajmy na ostatnią dzisiaj bitwę. Zobaczmy. Małpa potrafi namieszać. Wiecie, że ja nie jestem zwolennikiem małpy, nigdy nie byłem. Natomiast ona faktycznie potrafi namieszać, jak odpali. No to już tego nie unikniemy. No dawaj. Więcej niebieskiego. No dobra, nie ma więcej niebieskiego, ale i tak jest przyzwoicie. Mogłoby być ciut lepiej. Spróbujmy tak. No i niestety teraz jak Tibertus odpali, to się może zdarzyć wszystko. On może albo kompletnie spudłować, albo nas kompletnie rozwalić. No i właśnie bardziej tą drugą... O, wszystko wchodzi. Wchodzi we mnie jak w masło. Niestety. I jeszcze niebieskiego nie ma. Tu bym nie chciał odpalać Rigarda. Małpa druga mi nic nie zmieni. Nie trafiajcie mnie tak za 551 strzałem do Jasnej Anielki. Nie trafiajcie, no zobaczcie. Cholera, jak ja mam małpę, to ona non-stop buduje. Jak przeciwnik ma małpę, to non-stop mu idzie. No dobra, takie są uroki tej gry. Czasami to bawi, ale nie można wygrywać wszystkiego, więc jedna porażka na koniec. 4 wygrane, dosyć gładkie, bez większego problemu. Zobaczymy, co będzie jutro. Trzymajcie się, hej, cześć.